oceny klubu honorowych dawców krwi wynika, iż w bieżącym roku w Pabienicach padnie rekord oddanej krwi, ponad 900 litrów. Wszyscy Pabienicy krwiodawcy, jak Państwo wiecie, są zrzeszeni w kilkunastu klubach. Największym klubem jest klub miejski, który zrzesza ponad 500 krwiodawców. Klub jest, który w dalszym ciągu przyjmuje krwiodawców z zakładów, gdzie nie istnieją kluby krwiodawców, gdzie nie ma nad nimi opieki tak dokładnie, jak i po prostu wymagają. W kraju generalnie brakuje krwi. W Pabienicach, tak jak Pan wcześniej powiedział, jej nie brakuje. Czemu to zawdzięczamy? Na pewno przede wszystkim właściwym pojęciu przez naszych krwiodawców tematu honorowy. Jest to sytuacja, gdzie w dobie reformy przeprowadzanej w Ministerstwie Zdrowia dotyczącej opieki społecznej jest zabrano nam wręcz prawie wszystkie przywileje. W tej chwili krwiodawcy pamiennicy są pozbawieni przede wszystkim bezpłatnych leków, które są konieczne. Również krwiodawcy mają prawo chorować, również krwiodawcy mają prawo być nie w pewnej kondycji. W związku z tym jest to ich jakby bardzo, bardzo wewnętrznie poczucie obowiązka, a zarazem humanitarna podstawa. Jest to tylko dzięki zasłudze wewnętrznej i jakiemuś przekonaniu do tego honorowego krwiodawstwa, bo faktycznie generalnie w Polsce brakuje krwi. My od kilkunastu lat, mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć od 3 lat, tej krwi w Pabienicach nie brakuje. Równocześnie korzystając z okazji, chciałbym jeszcze raz serdecznie podziękować wszystkim pabianińskim krwiodawcom, zarówno z terenu Pabienic, jak i powiatu pabianińskiego, za ich ogromne zaangażowanie, za ich ogromne poświęcenie, a zarazem za tak wspaniałą humanitarną postawę. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Od dzisiaj do 31 sierpnia w Przedszkolu Miejskim nr 4 odbywają się spotkania integracyjne dzieci, które od 1 września po raz pierwszy podejmą edukację przedszkolną. W spotkaniach uczestniczą również rodzice przedszkolaków. Uważam, że jest to doskonały pomysł, którym chciałabym zarazić też koleżanki z innych przedszkoli, z uwagi na to, że dzieci spotykają się po raz pierwszy z nowym środowiskiem. Wchodzą w nowe środowisko, nowe warunki i należałoby ich zapoznać. Powinny nabrać pewności, poznać się ze swoją panią, a nauczycielom ułatwia to prowadzenie obserwacji wśród dzieci, diagnozowanie ich rozwoju, sprzyja wymianie informacji o potrzebach, zainteresowaniach dziecka bądź trudnościach, na jakie może napotkać przychodząc do przedszkola. I to bardzo ułatwia dzieciom akceptację w nowych warunkach. Dziecku należy stworzyć komfortowe warunki, aby w pełni wspomagać jego wszechstronny rozwój. A jeżeli dziecko zostawimy po raz pierwszy w nowym środowisku, narażamy je na stresy, którego nie zna, narażamy go na stresy i trudności w akceptacji, a wiemy, że wiele chorób ma podłoże stresogenne i chociażby dlatego z tego względu należałoby to zmienić. Dziecko dopiero zacznie się klimatyzować i sądzę, że coś takiego jest bardzo dobre, bo to jest kontakt ze swoimi rówieśnikami, także z dziećmi starszymi. Także zobaczymy wszystko w swoim czasie. Pomysł organizowania spotkań integracyjnych zrodził się w przedszkolu przy ulicy Żytniej 5 lat temu. W tym roku poszerzyliśmy to jeszcze o takie spotkania na koniec czerwca. Wyznaczyliśmy dni, w których mogli rodzice przyjść wraz z dziećmi. A na czym one polegały? Starszaki bardzo chętnie chcą się pochwalić przygotowanym repertuarem. Wiadomo, że pracując przez cały rok mają jakieś spektakle, bajeczki wystawiane, inscenizacje i właśnie na takie krótkie spotkania zapraszaliśmy rodziców i dzieci, gdzie starsze przedszkolaki wystawiały jakieś krótkie bajeczki. Było to coś nowego, no bo w zasadzie wyjazd do teatru jest to dość kłopotliwy, jest daleko i nie zawsze rodzic z tego skorzysta, a tutaj w przedszkolu dzieci mogły właśnie podziwiać występy starszych kolegów. A w tej chwili jestem bardzo zadowolona, bo faktycznie rodzice się wspólnie z dziećmi bawią, mają dobry kontakt, mogą wymienić informacje, już się zapoznały. 1 września nie będzie już tutaj takich nerwowej atmosfery, że nie wiem w której grupie, nie wiem jaka pani, w ogóle nie wiem jak ta pani wygląda, bo rodzice już całą bazę informacji na dziś posiadają. Myślę, że następne dni będą równie ciekawe. Chcemy bardziej wdrożyć rodziców w to życie przedszkola. Proponować będziemy rodzicom również takie zajęcia wspólne z dziećmi. Mam tutaj na uwadze Weronikę Szerbon, ponieważ głównie ona kieruje takie zabawy ruchowe w stronę tych najmłodszych. Dzieci bardzo lubią takie zabawy z baraszkowaniem, są to zabawy takie w parach i tutaj rodzic, dziecko będą się na pewno doskonale bawić.
Od bieżącego roku w przedszkolu działać będzie grupa innowacyjna z programem montessoriańskim, złożona z dzieci w różnym wieku. Miejskie Towarzystwo Koszykówki pozyskało kolejnego sponsora. Jutro w restauracji Jubilatka dojdzie do podpisania umowy z pabieńskimi zakładami mięsnymi Pamso S.A. Po Polfie będzie to drugi co do wielkości sponsor klubu. Za pośrednictwem koszykarek pragnie promować się również inna pabieńska firma, którą jest spółdzielnia Suwary S.A. W najbliższy piątek o godzinie 10 na strzelnicy klubu Walter odbędą się zawody strzeleckie, w których rywalizować będą uczestnicy drugiego turnusu akcji letniej z Walterem. Przewidujemy, że ci wszyscy, którzy tam brali, przychodzili przez te dwa miesiące, znowu się pokażą na zawodach. No i po prostu sprawdzimy, jaki jest efekt tego strzelania. Po prostu zakończenie. Przewidujemy jakieś tam upominki skromne, no nie stać nas na dużo, ale coś tam będzie takiego dla tych dzieci. I to zakończenie planujemy we wtorek 31, w ostatni dzień wakacji, o godzinie 15:30 tutaj na strzelnicy. Taka ciekawostka to jest to, że w tym roku już przekroczymy chyba 1500 dzieci w czasie ferii tutaj brało udział. Plus do tego jeszcze była grupa w Ostrowcu, ZHP tam na obozie żeśmy zabezpieczali i tam 270 dzieciaków w czasie tego zgrupowania tam w Ostrowcu też strzelało. Dodatkowo stąd się znajdzie, że pójdziemy na ponad 1500 dzieciaków w ferie letnie.